Witajcie na kolejnym wieczornym spotkaniu nad Biblią. Najpierw, zanim przejdę do waszych takich zachęt i przejdziemy do dzisiejszej porcji, to chciałem jeszcze, żebyśmy tej ewangelizacji, którą czytaliśmy, pierwsze kazanie ewangelizacyjne w dziejach świata, w dziejach Kościoła, mówię w dziejach świata, jeśli chodzi o ludzi napełnionych Duchem Świętym, bo wcześniej Ewangelię głosili apostołowie i oczywiście Jezus Chrystus w Ewangeliach, ale tu mamy nową odsłonę. Zobaczcie, że skuteczność tego wcześniejszego głoszenia było przez 3 lata. Tych Jezus i kilkunastu ludzi to było tylko 120 osób. Tu już końcówkę to już spoilerowałem parę dni wcześniej. Tu jednego dnia po kilkudziesięciominutowej prawdopodobnie rozmowie, kazaniu, 3000 ludzi chciało, żeby ich ochrzcić na znak tego, że uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Przeczytaliśmy to i chciałem, żebyśmy na bazie tego kazania Piotra wyłonili takie elementy, które i my możemy stosować, kiedy szczególnie gdzieś mówimy, bo to nie jest indywidualna ewangelizacja, to jest przemówienie, czyli gdzieś jesteś na przykład w przedziale w pociągu i słucha ciebie kilka osób, czy może masz jakąś okazję powiedzieć kilka słów do swojej klasy, czy na uczelni do ludzi. Jakie wnioski, jakie elementy moglibyśmy naśladować? Pokazywałem, że już ta ewangelizacja do dzisiejszego Żyda nie przemawia, nie? Do dzisiejszych Żydów całkiem inaczej przemawiają chrześcijanie żydowscy, nie? Także ewangelizacja ma swój kontekst kulturowy, trzeba się dopasować do tej kultury, ale pewne zasady są stałe i co widzimy w tym, co apostoł Piotr zrobił? Taki pierwszy punkt, to zobaczcie, że on wyszedł nie od mówienia, słuchajcie, opowiem wam teraz o zbawieniu, albo słuchajcie, opowiem wam o Jezusie. Ja nie mówię, że tak nie można zrobić, ale zobaczcie, że on zaczął od czegoś innego. Dlaczego? Ponieważ pojawiła się sytuacja. On wykorzystał sytuację. Bóg zrobił pewną sytuację, nie? Tu szum, jakiś wiatr, nie? Te języki dziwne, oni słyszą, pytają się, co się stało? I on im nie mówi, a co się stało, ja teraz wam opowiem o Jezusie, nie? On najpierw wiąże to, co się stało, z Jezusem, czyli buduje pomost pomiędzy wydarzeniem, które przykuło uwagę ludzi, a znaczeniem misji Jezusa Chrystusa. To jest najtrudniejsze i bardzo ważne. Dalej tu już leci z górki, no bo chrześcijanie tam mniej więcej znają Ewangelię, wiedzą, co Jezus zrobił, ale zbudowanie tego pomostu pomiędzy tym, czym w tym momencie żyje twoja klasa, twój sąsiad, nie wiem, znajomi na targu, czy jeszcze gdzie indziej, a tym, co zrobił Jezus Chrystus, to jest właśnie majstersztyk. Tu potrzebujesz modlić się o mądrość, tu potrzebujesz być bystrym obserwatorem życia innych ludzi, żeby wiedzieć, czym oni żyją i w tym momencie, kiedy Bóg da ci okazję, od razu przerzucić kładkę na ich stronę, żeby przeprowadzić ich do poznania tego, kim jest Jezus. No i zaraz potem, po przerzuceniu tej kładki, czyli wyjaśnił, co się stało, zaczyna im mówić o Jezusie. I też druga ta obserwacja, o której trochę mówiłem, mówi im o Jezusie w taki sposób, który dla nich jest atrakcyjny. Bo oni szukają wyzwolenia narodowego, oni szukają króla. No to on odwołuje się do tego, co akurat król Dawid, można powiedzieć, założyciel ich państwowości takiej w tym królewskim wydaniu. Oczywiście był wcześniej Saul, ale to Dawid otrzymał Boże błogosławieństwo, nie? Czyli on do tego, do ich takiego, można powiedzieć, herosa historycznego się odwołuje i na bazie ich historii pokazuje, a teraz ten Jezus może ciebie wprowadzić do swojego królestwa. Także ja przynajmniej takie ciekawe rzeczy widzę. Jeśli chcielibyście coś dodać, no to na koniec programu oddam wam głos. Jeśli mielibyście jakieś takie uwagi ogólne, właśnie jakieś zastosowanie czy wzorzec do ewangelizacji, którą my realizujemy, no to bardzo was proszę jeszcze o uzupełnienie. Może mi coś się przypomni, o nawet już jedna rzecz mi się przypomniała, ale teraz wam oddam głos.
Jeszcze mamy pytanie z wczoraj od Konrada. Czy można wysnuć wniosek, że apostoł Piotr zmierzał w kierunku judaizującym, biorąc pod uwagę na przykład, kiedy apostoł Paweł go gromił za niestosowne zachowanie? Bardzo bym prosił, żeby pytania ograniczać do tekstów, które no tam powiedzmy 2-3 dni temu, albo do tekstu dzisiejszego. Oczywiście odpowiem na to pytanie, ale wielu widzów będzie troszeczkę nie w temacie, bo rozumiem, że ty pytający byłeś z nami od początku i studiowaliśmy tam list do Filipian, list do Galacjan, kiedy właśnie o judaizujących, no i niestety o takim brzydkim zachowaniu apostoła Piotraśmy mówili. Kontekst ewidentnie pokazuje tam, gdzie to zachowanie jest opisane, że on nie zachowywał się normalnie w ten sposób. On absolutnie nie był z tych judaizujących. Ale kiedy przyszli ci judaizujący, to widać, że jeszcze trochę miał słaby charakter i poddał się presji, można powiedzieć, z większej zbiorowości. Także nie nazwałbym go, że on należał do tej grupy judaizujących w tym pierwszym kościele, czy w ogóle w Jerozolimie, bo część judaizujących to nie byli chrześcijanie. Czy jakąś zachętę może? Halina Gozdecka, przy wspólnym czytaniu Biblii odkrywam to, czego nie dostrzegałam, czytając sama, nawet wielokrotnie, te same fragmenty. Dzięki. Powiem, że nie tylko ty, ja też. Także to jest dla nas razem przeżycie. A propos pytań, możecie je pisać najlepiej na kontakt@megakościół.pl, bo inny z naszych pastorów, Paweł Machała, na naszym radio prowadzi program. Już był pierwszy chyba w poniedziałek. On jest o 8 rano, później jest powtarzany o 11 i jeszcze jakoś tam wieczorem. Szczegóły to możecie nas zapytać, to podamy. I tam właśnie... Pastor Paweł Machała odpowiada na dowolne pytanie, jakie sobie chcecie zadać. No, chodziłoby bardziej o takie prawdziwe życiowe, a nie na przykład jak podnieść kamień, na którym się siedzi, nie? Czy inne takie z barona Münchhausena, czy inne. To takich, no tam jak bardzo już chcecie, no to zadawajcie, ale lepiej takie, które rzeczywiście was trapią. I tam mamy dużo czasu i Paweł z wielką chęcią odpowie na te pytania. Gdzieś zrobimy playlistę także i listę tych pytań, także jak będziecie szukali odpowiedzi na jakieś pytanie, być może tam sobie znajdziecie. A teraz jeszcze jedna myśl. Często przy ewangelizacji ograniczamy się, złapiemy już ten kontakt z drugim człowiekiem, przedstawimy mu rolę Jezusa, tak żeby on zrozumiał, żeby to dla niego było czytelne. Oczywiście przedstawimy kontekst grzechu i tego, co Jezus zrobił, że umarł za grzech, bo tutaj też ich grzech jest kilkukrotnie. Tegoście wy zabili, wiecie, pokazuje o największym grzechu, czyli odrzuceniu Mesjasza, ale jest jeszcze coś ciekawego. Co prawda, i o tym będziemy dzisiaj czytali, co prawda to nie apostoł Piotr robi, ale oni sami się upominają. No to przejdźmy do tekstu, ale wpierw się pomodlę. Prosimy Cię, Panie Jezu, prowadź nas przez Twoje słowo, żeby ono było dla nas żywe, żebyśmy widzieli Jego zastosowanie do naszego życia i żebyśmy chcieli nasze życie przemieniać przez Twoje słowo. Prosimy Cię, otwieraj nasze serca, umysły. Dawaj nam dobrą pamięć, żeby te zastosowania wryły się w naszą pamięć. Prosimy Cię. Amen. Trzydziesty szósty werset zakończył tak. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, czyli że nie jest to tylko do tej grupy tych no, prostych ludzi z Galilei, nie jest to tylko do tych, którzy się teraz zebrali, ale apostoł Piotr przemawia do całego Izraela, do wszystkich Żydów na całym świecie. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. I teraz... Normalnie, co powinno dalej pojawić się w ewangelizacji? Gdyby mu nie przerwali. Za chwilę mu przerwą, nie? Ale co powinno się w tym momencie pojawić? Jak już powiedział im wszystko o Jezusie, o ich grzechu, że potrzebują Jezusa,
powinno się pojawić wezwanie. Wezwanie, co ma ten człowiek zrobić teraz? No bo on już coś wie, on zrozumiał. Ale teraz trzeba go, no to teraz zwróć się w modlitwie do Jezusa Chrystusa. Nie? Trzeba go wezwać do decyzji na rzecz Jezusa Chrystusa. Tu jest kontekst, znaczy sytuacja inna, znaczy w sensie odwrotna wręcz. Ci ludzie tak już są podbuzowani, tak rozumieją, tak są przygotowani przez Ducha Świętego, że zobaczcie, co się dzieje. 37 werset. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie, bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Ja sobie sprawdzę do 41. No dobra, to jedziemy dalej. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni. I pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Wezwanie do nawrócenia, wezwanie do zawołania do Jezusa Chrystusa. To jest, można powiedzieć, kluczowy element ewangelizacji. Warto pamiętać, że on nie może przyjść za wcześnie, bo jeśli człowiek nie rozumie, nie? Jeśli jest tylko emocjonalnie poruszony, na przykład dlatego mówimy, żeby nie wzywać do uwierzenia w Jezusa małych dzieci na lekcjach religii tak zwanych, czy na jakichś wydarzeniach chrześcijańskich. Bo jaki jest kontekst emocjonalny? Dzieci, to można widzieć w świeckiej szkole, no jeśli im się tam pan czy pani, ta wychowawczyni, nauczycielka spodoba, no to oni tam wszystko, co ta osoba mówi, no to oni wszystko robią. Nie dlatego, że są do tego przekonani, tylko dlatego, że pan albo pani powiedzieli, że trzeba tak zrobić. Nie? Dlatego wzywanie małych dzieci na takich lekcjach w kościołach, często nawet niestety w kościołach protestanckich się coś takiego robi, że małe dzieci, szczególnie na obozach chrześcijańskich, małe, no to ja rozumiem takie, no poniżej gdzieś między 11 a 13, 14 rokiem życia, to zależnie jak się dziecko rozwija, nie? Niektóre mając już tam około 10 lat naprawdę, no jest bardzo świadome swojego życia duchowego, grzeszności i rozumie potrzebę zbawienia, a spora część, no to dopiero gdzieś troszkę później, nie? Dlatego tak małe, no to rozumiem między tak 10 a 14 jeszcze, nie? No bo niekiedy, wiecie, to się, ja widziałem i sześciolatki się wzywa, no, znaczy słyszałem o takich, no, historiach, dla mnie to włosy krótkie, ale mi się jeżą na głowie, bo to jest wyrządzanie tym dzieciom krzywdy. Trzeba mówić o Jezusie dzieciom, ale nie można ich wzywać do nawrócenia, czy wzywać, a to teraz Jasiu, pomódź się ze mną, nie? Nie, bo Jasiu, no dobrze, no się pomódź. I później ten Jasiu nigdy nie będzie wiedział, kiedy on się nawrócił. Będzie miał wątpliwości. W wielu przypadkach absolutnie będzie nienawrócony. Jest wielu takich chrześcijan kościółkowych, którzy żyją jak poganie. Absolutnie nie widać w nim żadnego dotknięcia, że tak powiem, śladu zmiany w ich życiu moralnym. Ale oni mówią, tak, no na obozie tam w 45 tośmy tam się modlili z panią przedszkolanką czy coś takiego. Nie, absolutnie nie, nie. Czyli nie można tego zrobić za wcześnie, kiedy człowiek nie rozumie swojej grzeszności i potrzeby zbawienia. Ale nie można też zostawić tego człowieka ze zrozumieniem potrzeby zbawienia, ze zrozumieniem swojej grzeszności, tylko z informacją o tym, co Jezus zrobił. Bo teraz trzeba go właśnie poprowadzić, powiedzieć mu, a teraz zawołaj. Niekoniecznie trzeba go poprowadzić, że no to ja się będę modlił, a ty po mnie powtarzaj. Nie, nie to mówię. Ale trzeba mu powiedzieć, słuchaj, teraz
możesz w tej chwili zwrócić się do Jezusa Chrystusa. On stoi i kołacze do twoich drzwi. To On chce wejść do ciebie. Nie musisz Go gdzieś szukać. Nie musisz jeździć do jakichś specjalnych miejsc czy sanktuarium. On już stuka do twojego życia. On chce tam być. Tylko Mu szczerze powiedz, że i ty tego chcesz. Że rozumiesz, po co On wszedł. Możesz to powiedzieć własnymi słowami. Jeśli chcesz, mogę ci podpowiedzieć jakąś modlitwę. To ta książeczka, Cztery prawa duchowego życia, pamiętacie? No to ona właśnie, już tak wszystko było, no, że tak powiem, jak krowie chłop na miedzy, tłumaczy wszystko prosto, nie? To już wy musicie mieć wyczucie. Także poprowadzić, rozumiem, pomóc mu, żeby on własnymi słowami sam z serca zawołał do Jezusa Chrystusa. Jeśli będziecie widzieć, że jest gotowy, no to można w tej chwili, jak chcesz, to razem się pomódlmy. Ja mogę się najpierw modlić za ciebie, a potem ty powiedz Jezusowi, że chcesz, żeby cię zbawił. Nie? Także to się tutaj wykonało, tylko nie na poziomie, wiecie, jednoosobowym, tylko wiele tysięcy ludzi. Nie? Co mamy czynić, mężowie bracia? I teraz tu jest jeden z takich najbardziej kontrowersyjnych wersetów. Takie przeróżne teorie są na ten temat no, tworzone. Bo zobaczcie. Oni pytają, co mają robić? Nie? Co powinniśmy zrobić? No i Piotr im odpowiada. Mówi o ilu rzeczach? Zobaczcie. Co mają zrobić? Jakie rzeczy wymienia? Jedną czy więcej? No więcej. Nie mówi tylko nawróćcie się, nie? Nawróćcie się do Jezusa i tak dalej. Mówi, to upamiętajcie się, to znaczy nawróćcie się, tu jest to słowo, możemy sprawdzić, powinno być metanoia, czyli zmiana umysłu, 37 werset. Rafał, jak jesteś, to od razu powiedz. Tak, metanoia. 38, przepraszam. Zmieńcie myślenie, tak. Czyli nawrócenie to nie oznacza jakiegoś, wiecie, przeżycia religijnego, to znaczy, o, myślałem, że w ten sposób mam iść do Boga, albo Boga nie potrzebuję i tak dalej. Teraz zawracam i myślę tak, jak Bóg powiedział, czyli, że potrzebuję Jezusa Chrystusa, bo inaczej pójdę do piekła. Czyli upamiętajcie się, ale zobaczcie, jest po spójniku dalej, niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Nie? Tu jest druga i kontekst jest, że tu jest mowa dalej o chrzcie wodnym, nie? Że 41 werset zostało ochrzczonych i pozyskanych tam 3000 dusz. Taka fraza oznacza zawsze chrzest wodny tego typu w Dziejach Apostolskich. Czyli z tego by wynikało, że żeby mieć odpuszczone grzechy i żeby otrzymać Ducha Świętego, bo tu są te skutki, czyli zróbcie dwie rzeczy, upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego, nie? Czyli są dwie czynności nakazane, można tak powiedzieć, no i dwa skutki, odpuszczenie grzechów i otrzymanie Ducha Świętego. I oczywiście tu jest później to rozszerzone, 39 werset pokazuje, że jest to na cały czas Kościoła, nie? Że tam na przyszłe pokolenia, nie tylko w tym momencie. No i teraz pytanie, czy z tego tekstu można wyprowadzić naukę, że do zbawienia, czyli do odpuszczenia grzechów, potrzebne jest nawrócenie, czyli ta duchowa zmiana, wiara w Jezusa, czy nowe narodzenie, plus chrzest wodny. No, mógłbym was zostawić z tym pytaniem i możemy się do jutra, nie? Spotkać. Jak wolicie, czy teraz sobie podyskutujemy o tym, czy chcecie sami zbadać sprawę? Może na czacie ktoś napiszę, w którą stronę idziemy. W czwartek dopiero. A tak, bo jutro jest którędy do nieba. To nie, to jak czwartek, to nie będziemy aż tyle czekali. Oczywiście tego typu wersety, jeśli dobrze pamiętam, poprawcie mnie, omawiam w książce, którą przez PDF możecie sobie nawet teraz zamówić, Trudne wersety, nie? Jest tam ten werset? Jest też na stronie. Czy chrzest jest...
Jest też artykuł u nas, także więcej na ten temat ja powiem krótko, chyba że ktoś z tu obecnych lub na naszym komunikatorze chciałby się zmierzyć z tym wyzwaniem. Jest ktoś chętny? Słucham? Teraz ludzie chcą. Teraz, no ten. No dobrze. Zwróćcie uwagę na pytanie tych ludzi. Bo troszkę inna sytuacja była, gdyby apostoł Piotr mówił im Ewangelię i użył tego sformułowania. Oczywiście też no, jest obrona, bo mowy ewangelizacyjne i warunki zbawienia są w dziesiątkach miejsc w Biblii, jeśli byśmy je razem porównali i wszystkie inne by pokazywały całkiem inne warunki zbawienia, a tu by był tylko taki dwuczłonowy, dwuczynnikowy, nie, proces zbawienia, no to byśmy sobie i tak dali radę, ale tu nie mamy sytuacji, kiedy apostoł Piotr naucza i w pewnym momencie mówi to zdanie. On odpowiada na pytanie. Na jakie pytanie odpowiada? Zobaczcie. Mężowie, bracia, no to co mamy zrobić w tym momencie? Oni nie pytają, co mamy zrobić, żeby mieć odpuszczone grzechy czy cokolwiek. Oni pytają... Wiemy, że jużśmy nabroili. Wiemy, że z tym Jezusem to straszny grzech. Ściągnęliśmy też na nasz naród i tak dalej. Wiemy, że jesteśmy grzeszni. Co mamy robić? On nie odpowiada na pytanie, co mamy robić, abyśmy byli zbawieni. Bo gdyby na takie pytanie tak odpowiedział, mielibyśmy zagwozdkę. A tak oni pytają, no co mamy robić? No to mówi, no co macie robić? Macie nawrócić się i dać się ochrzcić. Proste. No ale teraz, po tym, w kontekście, znaczy dalej w narracji, mówi o skutkach. Dwa skutki się pojawią. Będziecie mieć odpuszczone grzechy, ja dodam wszystkie, to wynika z innych pism apostolskich, i otrzymacie Ducha Świętego, dar Ducha Świętego dokładnie. No i teraz pytanie. W którym momencie, albo inaczej, w wyniku czego, jaka przyczyna jest konieczna, żeby jeden i drugi element zapowiedziany jako skutek, czyli przebaczenie grzechów i otrzymanie Ducha Świętego, się wypełnił? No i tu są dwie możliwości. Albo jeden z tych elementów jest potrzebny. Dokładnie to można powiedzieć, że są trzy możliwości logiczne. Albo jeden, albo drugi, albo oba razem. Jeszcze można by powiedzieć, w której kolejności, nie? Czyli ustalić kolejność. No i teraz, zobaczcie, teraz już zawężamy pole pytania. No bo oni pytają, co zrobić. No to zrobić masz to i to. On mówi, to i to macie zrobić teraz, bo i teraz macie uwierzyć, jak najszybciej macie się ochrzcić. I teraz mówi, skutkiem tego, a teraz my musimy się zapytać, czego? Skutkiem tego, ale czego będzie przebaczenie grzechów i otrzymanie Ducha Świętego. I tutaj, gdybyśmy mieli tylko ten jeden tekst, bylibyśmy trochę w kropce. To prawda. Bylibyśmy trochę w kropce. Bo to jest tak. Kup bilet i wsiądź do samolotu. Albo może inny przykład. Bo z tym wsiadaniem do samolotu jest trochę perypetii różnych. Ale kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, takie, no może tak do metra. Z metrem był dobry. W amerykańskich jeszcze starych filmach to był taki gość, co sprzedawał bilety w metrze, nie? No to wyobraźmy sobie taką sytuację. I ktoś chce przejechać z jednej stacji na drugą, nie? Na sąsiednią. No to mówimy, wejdź do wagonu i kup bilet, a później sobie wysiąść na następnej stacji, nie? I teraz, co jest konieczne, żeby wysiąść na następnej stacji? Czy oba elementy, wejdź do wagonu i kup bilet i siądź sobie przy oknie, jeszcze można dodać. A
Jak się zatrzyma, to wysiąść na następnej stacji. Czy wystarczy tylko wsiąść do pociągu byle jakiego? Znaczy, który jedzie nie dbać o bilet. No właśnie, nie dbać o bilet jest. Wystarczy wsiąść do pociągu. Nie? Rozumiecie, że owszem, należy kupić bilet. To jest dobre. Ale to nie jest warunek konieczny, żeby dojechać. Najwyżej cię w kajdankach wyprowadzą, czy jak? Ale dojechałeś do następnej stacji. Może ci kopa zasuną, nie? Konduktor tam się nie będzie bawił z wzywaniem policji, tylko za wsiasz i kopa i poszedł won. No ale dojechałeś, no i jesteś szczęśliwy, bo jesteś tam, nie wiem, na Victoria Station czy gdzieś, nie? Bo to metro, to ja to tak mniej, nie? Bo my w Lublinie to mamy te ruskie, te... trolejbusy, jakśmy mówili kiedyś w liceum. I tam też było. Wchodzi babcia, tam były takie z kolei kasowniki, nie? Wchodzi babcia do trolejbusa, wsadza bilet. Na Wileńską, proszę! Takie sytuacje też widzieliśmy. To jeszcze dawno, dawno temu, w latach 80. Ona przyzwyczajona była, że zawsze się konduktorowi czy kierowcy mówiło, no, gdzie się chce wysiąść. I teraz wracamy do naszego przykładu. Z czym mamy do czynienia? Czy z sytuacją, że trzeba tylko wsiąść i już się wyjdzie na drugim tym, tylko czy trzeba wsiąść, kupić bilet, bo na przykład inaczej pociąg nie ruszy, czy jak? I dopiero wtedy się wyjdzie. Mając tylko ten tekst, nie odpowiemy sobie na to pytanie. On daje nam te dwie, dokładnie powiedziałem, trzy możliwości. Dlatego, żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zapoznać się z innymi tekstami. No, na przykład zapoznawaliśmy się z Galacjan 2:16. Nie? Możemy tam otworzyć, no, tylko króciutko, także nie bójcie się, nie będziemy długiego studium robić. Galacjan 2:16. Nie? Tam już był to ten kontekst poruszony tej kłótni apostołów, apostoła, znaczy dokładnie jak apostoł Paweł, ochrzanie apostoła Piotra, to właśnie na bazie tej kłótni końcówka jest taka, 2:16. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony, usprawiedliwiony to jest bez winy przed Bogiem, czyli ma odpuszczone grzechy, nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary, a nie z uczynków i tak dalej, i tak dalej. Tu warunek jest jasny. Tylko z wiary. Tylko przez uwierzenie w Jezusa Chrystusa. Ciekawostką jest też, że apostoł Paweł w liście do Koryntian. Zobaczcie, pierwszy list do Koryntian, 14 werset. Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem. I tu jest mowa o chrzcie wodnym. Jeśli byłaby sprawa, że trzeba uwierzyć i ochrzcić się z wody i dopiero po tym człowiek byłby zbawiony, noż to jak, dlaczego tu Paweł dziękuje Bogu? Że on połowicznie, to tak... Wszedł na połowę drogi, na połowę mostu i nie przeszedł na drugi brzeg. No to z czego tu się cieszyć? A on dziękuję Bogu, zobaczcie. Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem, prócz Kryspa i Gajusa. Aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię mojej ochrzczeni. Ochrzciłem też i dom Stefana. Poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. Zobaczcie, jeśli chrzest byłby konieczny do zbawienia, to ja bym to pamiętał jak 15, wiecie, rzeczy, nie? Tak jak Ania pamięta, że teraz to senator ją chrzcił, Ania, kogoś. Nie, kiedyś to jakiś tam Jacek Bury tam, nie? A teraz to senator. Co prawda on ma amnezję, on już nic, nie? On w ogóle znał nas tylko kilka dni, czy kilka godzin chyba już. Kłamie jak Bury, no. Tam są różne takie określenie. Już w naszym kościele będzie już z Burej Suki, przejdziemy na inne określenia dotyczące notorycznych kłamców. Ale wracamy do naszego tekstu. Apostoł Paweł nie pamięta, czy tam kogo ochrzcił. I zobaczcie 17 werset. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił. Wow. Lecz abym zwiastował dobrą nowinę. I tak dalej, i tak dalej.
I dalej jest tam mowa o zbawieniu, albowiem 18 werset, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Nie? Ewidentnie widać, że zarówno w liście do Koryntian, w liście do Galacjan, nauka apostolska jasno mówi, że do zbawienia, do odpuszczenia grzechów, do usprawiedliwienia wystarczy tylko i wyłącznie wiara w Jezusa Chrystusa, czyli opamiętanie, upamiętanie czy nawrócenie. Chrzest jest tego zewnętrznym świadectwem. Chrzest jest nakazany przez Jezusa. Dlatego jak oni pytają, co mamy czynić, no to trzeba uwierzyć i trzeba się ochrzcić. Ale chrzest do zbawienia ani do otrzymania Ducha Świętego już konieczny nie jest. Więcej możecie sobie w tej książce poczytać, czy w artykule dostępnym na naszej stronie. Ja tyle. Jeszcze tylko dodam, przepraszam, jedno zdanie, że część tej rozmowy mamy zakrytą w 40 wersecie. Widzicie? Czyli tu jest przemowa, tu oni mu przerywają i pytają się, co ma zrobić, co mają zrobić. On im odpowiada i w tym momencie zaczyna się jakiś jeszcze dialog. Oni mają jakieś pytania, apostołowie, bo zobaczcie, pytanie, to nie jest sam Piotr, tylko 11, czyli jest już zbiorowość, jest Kościół. Oni im odpowiadają na pytania i po jakimś czasie tu nie wiemy, bo sama ta przemowa, to ile ona mogła trwać? 5 minut, 10 może, nie? Zależy jakim tempem, jak dużo pauz robił. I końcówkę mamy. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz, nie? Czyli najpierw przyjęli słowo, a potem zostali ochrzczeni. W Kościele katolickim jest najpierw ksiądz przyjmuje kasę, potem polewamy dziecko dwoma kroplami wody, a jego wiarę, gdzie mamy? Przy pierwszej komunii pogadamy. Znowu i tak dalej. Ja mam tyle. Proszę, czy są jakieś głosy, czy jeśli chodzi o zastosowania z tej ewangelizacji, ktoś jakiś przykład dla siebie, czy jeszcze chcecie drążyć może temat chrztu? Damian Górnik, Łotr na krzyżu tylko zawołał. Jezus nie kazał mu na chwilę zejść z krzyża, aby się w wodzie ochrzcić. No, oczywiście tak, no ktoś by tam mógł tu próbować, że to było jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego, nie? Oczywiście myślę, że to było słabe tłumaczenie. Jest też wiele innych fragmentów, które na to wskazują. No, dwa takie dość proste i jasne wam pokazałem. Na tym polega interpretacja, bo obserwacja nam tutaj nie odpowie na to pytanie, nie? Z samego tego tekstu. My musimy zadać pytanie, ale teraz co to znaczy? Czy te dwie obietnice dotyczyły, była konieczność spełnienia obu tych rzeczy, czy przy spełnieniu już jednej obie zachodzą, nie? Czy zawsze, czy nie zawsze, nie? Tu jest dużo pytań interpretacyjnych, ale ten tekst na nie nie odpowiada. Musimy szukać w innych tekstach, gdzie ten temat jest szerzej omówiony i wtedy mamy całościową wiedzę na ten temat. Dzięki. Elżbieta Siwek, widać jak bardzo ważna jest narodowość i historia. W Biblii jest ogrom wiedzy. Szkoda, że brakuje lekcji czy wykładów w szkołach i na uczelniach. No po to jest projekt Mega Kościół, którego częścią jest też szkolenie uniwersyteckie na takim poziomie, bo wiemy, że Polacy są narodem kompletnie nieświadomym w kwestiach biblijnych. A jeśli znają teksty biblijne, to wraz z katolicką interpretacją na wspak. Nawet potrafią w pamięci przekręcać teksty biblijne. Dam wam przykład. Jak katolik, spytajcie, zróbcie sobie sondę, jak katolik ten o przebaczeniu grzechów, zacytuję wam. Większość katolików, no zróbcie sondę, ja tak nie badałem tego, ale w rozmowach, setkach rozmowach z ludźmi, to często słyszałem taki cytat. Komu odpuścicie grzechy, będą im odpuszczone. Tak katolik tłumaczy. Znaczy cytuję, rzekomo Biblię. No bo on jest nauczony, że najpierw trzeba przyjść do księdza, powiedzieć mu swoje grzechy, ksiądz abrakadabra i dopiero wtedy jest odpuszczone. Tekst Biblii jest całkiem inny, ale to sobie sami sprawdźcie. Dzięki. Tyle?
Ogólnie są podziękowania za ten artykuł i za to wyjaśnienie z chrztem. Macie tego rodzaju problemy? Zachęcam was do przeanalizowania tej książki. Jak ktoś nie chce jej kupować, ona tam jakoś niewiele, tam 8 czy ileś złotych w internecie. Wszystkie te artykuły są dostępne. Tak, kogoś nie stać, żeby kupić to zebrane w ramach książki, może sobie tam googlować i wszystkie te artykuły w miesięczniku Idź Pod Prąd, także są ogólnie dostępne za darmo. W tej książce troszeczkęśmy tam może daliśmy przypisy chyba, kilka takich ulepszeń, ale zasadniczo treść jest taka sama, jak w tych artykułach. To co? Ktoś się pomodli na koniec? Mogę jeszcze ja coś tylko do tematu dorzucić? Szybko? Ryzyko. Proszę. No. Nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Jesteśmy na żywo. Nie, bo taka myśl mnie naszła odnośnie tego chrztu jeszcze. Analogiczną sytuację, jak mi się wydaje, może to jest fałszywy trop, ale widzę tutaj analogię do tego, jak ten młody bogacz przyszedł do Jezusa i się jego pytał, co musi zrobić, żeby trafić do nieba. I Jezus mu powiedział, żeby sprzedał wszystko i podążał za nim. I tutaj z tym chrztem ja widzę też właśnie taką podobną sytuację, że ten chrzest dla Żydów byłby pokazaniem, że oni odrzucają te żydowskie nauki, a chcą pokazać, że idą za Chrystusem. Także ja to właśnie w ten sposób widzę, że to by było w tej sytuacji pokazane tym Żydom. Można to właśnie tak, jak powiedziałeś, zinterpretować, że to jest taki próbnik stanu duszy. Czy ten człowiek jest gotowy na wszystko dla Jezusa? Czyli tu mówiliśmy wcześniej w 36 wersecie, że ten, że Jezus jest i Panem, czyli Kyrios, to jest tak jak cesarz, tylko że większy, nie? I Chrystusem, czyli Mesjaszem namaszczonym, który ma zaznać śmierci za lud swój, czyli umrzeć zamiast nas, nie? Czyli że trzeba w Jezusie uznać i Pana, któremu wszystko chce oddać. I rzeczywiście tamta sytuacja o tym tak zwanym bogatym, nie wiadomo czy młodzieńcu, no człowieku, pokazuje, że on bardziej kochał pieniądze. Oczywiście był bardzo moralny w innych kwestiach. Nie zdradzał żony, jeśli nie miał, albo tam pornografii nie oglądał, jak nie miał żony. Zresztą to jedno i drugie może być. I tak dalej. W tych wszystkich był bardzo moralny, tylko kochał pieniądze. No to Jezus, widząc jego duszę, mówi, jeśli ty chcesz we mnie uznać Kyrios, Pana, no to rozdaj majątek. Nie każdy musi rozdać majątek. Ale dla niego to był test, który pokazywał chorobę jego duszy. Przywiązanie do pieniędzy. Podobnie rzeczywiście przez analogię ten chrzest oznaczał, że ci ludzie stawali się sekciarzami. Bo co się stało w sercu, czy on uwierzył, czy nie, to tego Sanhedryn, że tak powiem, nie rozpoznał. Ale kto się ochrzcił? Oho, to tam już przeróżne Judasze już notowali, który się ochrzcił i już mu dozje zakładali, że tak powiem, w żydowskich kartotekach, żeby go prześladować. To zresztą dzisiaj każdy z was, mówię o uczestnikach projektu Mega Kościół, na własnej skórze doświadcza. Na niektórych to donosy piszą do pracy i tak dalej. To są świętojańscy pobożni katolicy. Módlmy się także za nich. Ojcze kochany, dziękujemy Ci, że należymy do Ciebie, ale wiemy, że teraz w świecie dzieją się straszne rzeczy. Prosimy Cię o mądrość dla przywódców państw chrześcijańskich. Szczególnie prosimy Cię o mądrość dla Donalda Trumpa i wszystkich przywódców, którzy teraz muszą stawić czoła tej kolejnej fali chińskiej agresji. Prosimy Cię, żebyś dał im opanowanie, żebyś dał im dobre słowa. Ale przede wszystkim chroni ich przed pychą, żeby nie polegali na sobie, ale żeby do Ciebie zwracali się, żeby w Tobie widzieli ratunek dla siebie, swojego narodu i całego świata. Prosimy Cię też o Polaków, żeby umieli mądrze odczytywać to, co się dzieje, żeby nie dali się ogłupiać propagandzie, żeby szukali mądrości w Twoim słowie, żeby znajdowali tam zbawienie. W Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Amen. Widzimy się, jak Bóg da, w czwartek. Na tym, zobaczcie, bo praktycznie my przerwaliśmy zdanie. Zostało zdobytych do kościoła 3000 nowych ludzi. I co się dalej działo? 42 i następne. Do zobaczenia. Dziękuję.